Po długich miesiącach pojawiło się światełko w tunelu w walce z koronawirusem. Koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił rozpoczęcie produkcji szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, której skuteczność we wstępnej analizie oszacował na 90%. Polski rząd zadeklarował już chęć nabycia 20 milionów sztuk. Jako że szczepienie każdej osoby składa się z dwóch dawek, oznaczałoby to 10 milionów zaszczepionych obywateli. Informacja stopniowo roznosi się także wśród mieszkańców naszego regionu. Nie słyszałam, bo nie oglądam telewizji ani nie mam radia. Coś dzisiaj mówili w telewizji, ale naprawdę tak tylko przelotnie usłyszałam. Premier ogłosił bardzo to hucznie, że zabezpieczy ileś tam 20 milionów, także że jesteśmy zabezpieczeni. Tak, i wiosną przyszłego roku ma być w Polsce. I czy zamierza się pan wtedy zaszczepić? Jak będzie obowiązkowe, to wtedy nie ma sprawy, o ile to nie będzie kosztować. Nie mam zdania w tym momencie. Nic mi nie jest, jestem zdrowy, chociaż stary. Niestety, no ale nie wiem, czy będę miał, ale chyba wezmę. Nad tym jeszcze nie myślałam, bo to jeszcze długi czas do tej szczepionki. Także zastanowię się, jak będzie wszystko już tak na dobrej drodze. To wszystko zależy, jakie będzie miało jeszcze skutki uboczne. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak na nasz organizm po prostu to wpłynie. Fikcyjnych pieniędzy nie kombinuję i ze szczepionką też nie. Jak będzie, wtedy będę myślał. Podejrzewam, że będzie trudno się zaszczepić. Według nieoficjalnych informacji, pierwsze szczepionki mają trafić do pracowników służby zdrowia i osób z grupy ryzyka. Najbardziej to są narażone osoby starsze, ewentualnie z jakimiś schorzeniami serca, naciśnienie. No myślę, osoby, które pracują w szpitalach, to lekarze, pielęgniarki. Na pewno będą szczepieni ci, co są pierwsi, to tak jak lekarze, no bo oni cały czas nam pomagają. No na pewno osoby starsze, personel medyczny, lekarze, pielęgniarki. No na pewno seniorzy, bo oni są najbardziej narażeni na zachorowania. Starsi raczej, no ale to znowu tamci powiedzą, a my młodsi, no to co jesteśmy? Pryść? Mam dwóch synów, dwóch wnuków, oni są ważniejsi. Mam tyle lat, ile mam, więc jeżeli będzie to skuteczne, to lepiej niech młodych zaszczepiają, a nie starych. Dlatego, że oni są przyszłością. Bo mam wnuki, które bardzo kocham i chciałabym, żeby oni byli zdrowi. Produkcja szczepionek wymaga jednak czasu i minie co najmniej kilka miesięcy, zanim trafią one do Polski. W międzyczasie apelujemy o przyłączenie się do akcji oddawania krwi i osocza. Krew osób, które przeszły już COVID-19, jest szczególnie cenna. Ja już jestem ozdrowieńcem, przeszłam chorobę, także myślę, że w pierwszej kolejności powinny zaszczepić się osoby, które jeszcze tego nie przechodziły. Czy zamierza pani oddać osocze? Jeżeli będzie taka potrzeba, to tak. Osocze można oddać we wszystkich siedzibach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub w oddziałach terenowych, które posiadają przeznaczony do tego sprzęt. W okolicach Sieradza osocze od ozdrowieńców pobierane jest w Łodzi, Kaliszu, Koninie, Ostrzeszowie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim.